Dziambor. Dobry wieczór. Ja czekajcie, ja sobie tylko to przesunę. O, od razu lepiej. Wiecie, wolność, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale żyjemy w kraju dobrobytu. Żyjemy w kraju tak wielkiego dobrobytu, że ja nie mam pojęcia, gdzie żeście wszyscy poparkowali swoje Bentleye, bo jest was sporo, a tam parking mało. Naprawdę żyjemy w kraju dobrobytu. Żyjemy w kraju tak wielkiego dobrobytu, że pan prezydent w swoim orędziu powiedział, że chce, żeby najważniejszym słowem tego roku było szczęście, ponieważ wszyscy spełniamy swoje marzenia. Prawda? Spełniamy, nie? Czekajcie, ja mam uśmiech numer 3 teraz cały czas na twarzy. Kraj dobrobytu, słuchaj, w którym my żyjemy w tym momencie, jest tak piękny, że rząd, odpowiedzialny rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, musi to jakoś ograniczać. Ponieważ oni doskonale wiedzą, że jeżeli ludzie mają za dużo dobrobytu, to im trochę odpala. Więc co zrobili? Żeby nam za dobrze nie było, na początek przedsiębiorcom podnieśli ZUS o 200 kolejnych złotych, z 1300 na 1500. Żebyśmy przypadkiem nie wariowali. To jest 2400 zł rocznie, które moglibyśmy wydać na głupoty, a na szczęście możemy zasilić ZUS. Dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Idziemy dalej. Kraj dobrobytu, w którym żyjemy, jest tak piękny, że możemy pozwalać sobie na to, żeby na przykład ograniczać klasę średnią i likwidować 30-krotność ZUS-u. Uderzenie, które było przeprowadzone, które na szczęście jeszcze na razie się nie udało, ale już za chwilę się uda, było uderzeniem w 400 tysięcy ludzi, którzy zarabiają w Polsce najwięcej, ale to wciąż nie jest tak dużo, to są zaledwie dwie średnie krajowe to, co oni zarabiają. Wtedy wpadają już ten próg 30-krotności ZUS-u. I odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał to ograniczyć. Chciał, żeby ci ludzie oddawali bardzo dużą część swoich zarobków powyżej tych dwóch średnich krajowych państwu, czyli nam. Czyż to nie piękne? Kraj dobrobytu. Słuchajcie, w kraju dobrobytu trzeba było w jakiś sposób załatać dziurę budżetową, która powstała po wypłaceniu 13 emerytury, pożyczką bezzwrotną. Od kogo? Od niepełnosprawnych, ponieważ ci to dopiero żyją w dobrobycie. 9 miliardów złotych przepompowano z jednego funduszu na drugi, bo się tym niepełnosprawnym w głowach już zaczęło przewracać. Tak to jest pięknie w tym kraju. Żyjemy, moi drodzy, w kraju dobrobytu. To nam sprzedaje władza, opowiada nam o tym cały czas. Ten kraj dobrobytu, słyszeliście ile razy już powtórzę to słowo? No, ten kraj dobrobytu to jest ta kraina wielkiej szczęśliwości, którą tworzy PiS. To jest ta propaganda, w którą my mamy uwierzyć. Jak powtórzyłbym to słowo dobrobyt jeszcze 30 razy, to wyszlibyście dzisiaj wieczorem stąd tak, że to jest ten facet, co o dobrobycie gadał. Niestety tak to działa. Jesteśmy pompowani tymi bzdurami. Te bzdury nas otaczają. Oglądamy cały czas to w mediach. Słuchamy to cały czas od polityków. My cały czas jesteśmy okłamywani. Cały czas jesteśmy manipulowani. To, co stworzyło nam Platforma i PiS przez ostatnie 20 lat, to jest jedno wielkie kłamstwo. Platforma powstawała jako partia wolnorynkowa. Platforma, jak powstawała, skopywała dużą część swojego programu gospodarczego od Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego. I nie zrobiła absolutnie nic z tym, co miała wpisane w program. Platforma Obywatelska okłamała wszystkich tych na tej sali, którzy na nią głosowali i wszystkich, którzy kiedykolwiek myśleli o głosowaniu na nich. Platforma Obywatelska to była partia i jest nadal partia kłamców, oszustów, ludzi, którzy nie powinni nigdy się w polityce znaleźć. Prawo i Sprawiedliwość, moi drodzy, również okłamało. Okłamało wszystkich tych, którzy siedzą na tej sali i którzy kiedykolwiek na nich głosowali. Prawo i Sprawiedliwość miało być partią cyjną, konserwatywną, miało dbać o najważniejsze polskie wartości, miało dbać o to, żeby Polska była za najważniejsza. Tymczasem
prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, świętej pamięci już, podpisał traktat lizboński i sprawił, że polskie prawo jest unijnego. To jest oszustwo. To jest zbrodnia. Ten będzie lepszy? Prawo i Sprawiedliwość niestety oszukało. To oszustwo z czymś, co czujemy cały czas. Prawo i Sprawiedliwość szło do kampanii wyborczej, generując nam piękne, kwieciste wypowiedzi o dobrobycie, o bogactwie, o szczęściu. Opowiadało nam wszystko, w co mieliśmy w ich mniemaniu uwierzyć. A potem od czego zaczęło? Pierwsze trzy ustawy, które wprowadzali, to jest podwyższenie podatków. Akcyza na papierosy została podwyższona nie dlatego, że za dużo palimy, tylko dlatego, że jest pieniążek do zarobienia dla rządu. Przecież oni nie chcą nas uratować i dbać o nasze zdrowie. Akcyza na alkohol podobnie. Za chwilkę będzie podniesiona akcyza na cukier, żeby dziambor wreszcie schudł. Słuchajcie, no naprawdę. To jest państwo, które nas uszczęśliwia. Oni nie chcą, żebyśmy my spełniali swoje marzenia. Oni chcą, żebyśmy my spełniali ich marzenia. I to nas kolosalnie różni od wszelkiej maści socjalistów. Tutaj o socjalizmie mówił prezes Korwin-Mikke, a my przecież od samego początku jesteśmy temu przeciwni. My od samego początku o tym mówimy. My żyjemy z tymi poglądami. My wyznajemy te poglądy. Całe nasze polityczne kariery są powiązane z tymi poglądami. I jest tak, że no my zawsze trzymaliśmy się tego, wręcz doktrynalnie, jakbyśmy robili z tego naszą wiarę. Oni natomiast zrobili sobie badania społeczne. Zrobili sobie badania, jedne, drugie, trzecie, wywnioskowali, dobra, wy bierzecie tych, my bierzemy tych, my będziemy do tych mówić, wy do tych będziecie mówić, wy 30%, my 30%, raz my rządzimy, raz oni rządzą. I nagle pojawił się błąd w matrixie, który nazywa się Konfederacja. Moi drodzy, ja tutaj na wszystkich tych zjazdach przypominam cytat Donalda Tuska sprzed świąt. W wywiadzie powiedział, na szczęście nigdzie nie kandyduję, więc mogę mówić prawdę. I słuchajcie, w Opolu, jak byliśmy dzisiaj rano, podsumowałem różne poglądy, które mamy i pytałem się publiczności, czy publiczność się z tym zgadza, czy nie. Zróbmy odwrotnie. Zacznijmy zdanie od prezydent powinien. Ręce do góry, kto chce coś powiedzieć? Prezydent powinien. Zmienić konstytucję, dobrze, zgadzamy się? Wszyscy kiwają głowami, piękna zgodność. Wprowadzić karę śmierci. Okej, idziemy dalej. Jak jeszcze raz? Prawo do posiadania broni. Powinno być? Proszę. Sądy nad sądami. Chodzi panu o, czekaj, sprawiedliwość w sądach. Oczywiście. Widzicie tę zgodność? Jak? Ochrona życia poczętego. Oczywista rzecz. Oczywista rzecz. Kto jeszcze? Blokować niekorzystne ustawy. Oczywiście. Po to będzie prezydent z Konfederacji, a nie z PiS-u. Bo ten z PiS-u będzie tylko podpisywał. Jeszcze raz? Więcej władzy, czyli system prezydencki. Mówimy o zmianie konstytucji, to co pan powiedział. Zgadzamy się? Zgadzamy się. Polexit. 9 minut. Polexit. Polexit. Okej. Z tej Unii Europejskiej zdecydowanie. Moi drodzy, zostało mi parę sekund, więc kończę tą przepytkę. O to chodzi. Chciałem wam pokazać, że kandydaci z Konfederacji wyznają te same poglądy i mają te same pomysły, które wy macie. To są wasze pomysły. To są nasze pomysły. My jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Nam chodzi o to samo. Oczywiście są między nami jakieś różnice. One muszą być. Na tym polega ten plebiscyt, w którym bierzecie udział. Waszym zadaniem dzisiaj jest wybrać najlepszego reprezentanta naszego ruchu na nadchodzące majowe wybory. Bardzo mi będzie miło, jeżeli okaże się, że tu jest. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne.